Witamy Państwa serdecznie w projekcie Malarstwo jako metoda w rozwoju twórczości. Projekt jest finansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa, a realizowany przez Fundację Akademia Iwony Kalaman. Prowadzące to Mariola Pietrony-Latyńska i Iwona Kalaman. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału aż w 7 odcinkach naszych warsztatowych i nie tylko, które przygotowała dla Was Fundacja. Nie bez kozery ten projekt trafił akurat do Fundacji Akademii Iwony Kalaman ze względu na to, że celem podstawowym Fundacji jest wspomaganie rozwoju polskiej edukacji poprzez kształtowanie i rozwijanie postaw twórczych i kreatywnych oraz artystycznych. W naszej podróży poprzez 7 odcinków będziemy inspirować się postaciami wielkich malarzy, wielkich twórców tego świata, a będą to Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Yayoi Kusama, Nikifor Krynicki oraz Olga Boznańska. Będziemy troszeczkę o nich mówić. Zajmujemy się sztuką, a w szczególności malarstwem intuicyjnie. I chcemy Was zachęcić do tego, żebyście się nie bali. Po pierwsze malować, otwierać na malarstwo, a po drugie sięgać po wielkie postacie i pokażemy Wam, jak wielcy malarze potrafią inspirować bez kompleksu dla samego siebie tak naprawdę. Będziemy zachęcać Was do tego, żeby uruchomić w sobie pokłady takiej dziecięcości. Pamiętam kiedyś jedno z warsztatów, podczas których panie nauczycielki w przedszkolu opowiadały o twórczości Paula Klee. Dzieci bardzo spontanicznie powiedziały: proszę panią, a jak wyglądał ten pan, ten malarz, o którym opowiadamy? No więc pani pokazała portret artysty. Dziewczynki stwierdziły, że o, całkiem przystojny, proszę panią, można by było się zakochać. Pani na to mówi, że no, ten pan już nie żyje od kilkudziesięciu lat. Na co dziewczynki: ojej, to nie można by było się zakochać już w takim razie. I to, co było bardzo ciekawe, że pod wpływem tych lekcji dzieci wróciły do domu i poprosiły rodziców, żeby zaczęli przeglądać wspólnie albumy z reprodukcjami malarzy. Chciały rozmawiać, poznawać, dyskutować. Więc tak naprawdę nasze działanie, które w tej chwili Państwu proponujemy, jest takim otwarciem na poszukiwanie wiedzy, rozmowę o tworzeniu, o malowaniu, a przede wszystkim będziemy starać się Was zachęcić do tego pierwszego kroku, pierwszego ruchu pędzla i farby na płótnie, kartonie, tekturze. Będziemy tworzyć. Będziemy tworzyć intuicyjnie, inspirując się wielkimi malarzami. My w trakcie warsztatów, odcinków również będziemy malować i inspirować się wielkimi. Będziemy pokazywać to, co kochamy bardzo. Dla mnie malowanie, tworzenie jest takim stanem, taką czynnością, która daje mi niesamowitą przyjemność, która powoduje, że jestem szczęśliwa. Nawet wtedy, kiedy mi obraz nie wejdzie, kiedy mam jakieś uwagi do niego, kiedy mi się po prostu nie podoba. Tak też się dzieje. W naszym malowaniu najistotniejsze jest to, żeby mieć w sobie odwagę do łączenia koloru, do zabawy farbą. To będzie po prostu duża zabawa. A ja zaczęłam malowanie zupełnie przypadkowo. Naprawdę, zupełnie przypadkowo. Oto moja pierwsza nauczycielka malarstwa intuicyjnego i podobnie jak Mariola. Bardzo dużo dało mi to relaksu. Odkrywanie tak naprawdę swoich umiejętności, możliwości, inspiracji. Wchodzenie w przestrzeń, w której nigdy, słuchajcie, nie byłam i nie zagłębiałam się.
powstają coraz to, nie można powiedzieć, że lepsze, ale inne prace i widzę poprzez swoje malarstwo, jak to się wszystko rozwija dynamicznie. No dobrze, to żeby zacząć naszą przygodę, to najpierw przybliżymy Państwu, co to jest w ogóle takiego malarstwo intuicyjne. Określenie takie twórcze, powiedziałabym. Bardzo twórcze. Malarstwo intuicyjne to jest malowanie spontaniczne, malowanie w absolutnej wolności. Nie szukamy jakby podstaw teoretycznych, tylko tworzymy na płótnie, kartce, tekturze. Tak? Tworzymy coś, co chcemy. Pierwszym krokiem tak naprawdę jest wybranie koloru, wybranie tej barwy, która w danym momencie do nas przemawia. Malujemy, łącząc kolory. Malarstwo intuicyjne przeznaczone jest dla osób, które nie mają wykształcenia akademickiego, tak? Nie mają tych podstaw teoretycznych, czyli malować może każdy. W tym malarstwie ważne jest, żeby skupiać się na samym malowaniu, a nie na tym, jaki będzie produkt finalny, tak? Czyli co nam wyjdzie na końcu. Bo jeżeli okaże się, że finalnie mamy obraz, który w jakiś sposób nam się podoba, to tak naprawdę jest on czym? Produktem ubocznym. Samego procesu malowania. Dokładnie. Tak. Zawsze to Mariola mi powtarza. Czyli tak, krótko mówiąc, bo filmik mogą oglądać dzieci, dorośli i seniorzy, to teraz taki idzie przekaz dla dzieci. Słuchajcie, nie malujemy z głowy, czyli nie malujemy domku, nie malujemy drzewka, nie malujemy pieska i kotka, tylko bardziej się skupiamy, co odczuwamy, jak patrzymy na pieska, co odczuwamy, jak patrzymy na kotka, albo co odczuwamy, jak patrzymy na drzewko. Przerabiamy to wszystko na kolory, czyli na przykład jak patrzę na kotka i robię tak, i wtedy widzę go w kolorach różowych, to taki kolor farby biorę. Dokładnie, tak możemy to wytłumaczyć. To dla tych naszych najmłodszych słuchaczy. Dokładnie. To, co jeszcze jest bardzo istotne, że będziemy Wam udowadniać, że każdy z Was zna się na sztuce. Kiedy myślimy o sztuce, o tym właśnie byciu kompetentnym w rozumieniu sztuki, to myślimy o dwóch podstawowych rzeczach najczęściej. O znajomości technik malarskich, technik plastycznych i o wiedzy o konkretnych postaciach, o konkretnych malarzach. Tak, to jest istotne na pewnym etapie. Natomiast ja bym chciała, żebyśmy zrozumieli coś innego, że każdy z nas jest specjalistą, ponieważ patrząc na konkretne dzieło, konkretny obraz, może powiedzieć, czy podoba się, czy się nie podoba. To jest pierwszy poziom. Drugi poziom, jak patrzę, to coś mogę czuć, tak? Albo mogę nic nie czuć. I ten trzeci poziom to jest taki moment, kiedy chcę rozmawiać o tym, co widzę, tak? Czy mam jakieś skojarzenia, że coś mi to przypomina. Czyli tak, kiedy sobie tak pomyślimy o tych trzech poziomach, to wszyscy jesteśmy specjalistami, tak? Może być też taki stan, że patrzę i nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, ale to bo też nic jest nie przychodzi. Też jest w porządku. To też jest w porządku. Dokładnie. To też jest w porządku, bo nie nad każdym obrazem, nie każdy obraz może nas zachwycać, bądź nie każdy obraz może nam się nie podobać. Będą obrazy, które no tak naprawdę dla nas nie będą nic znaczyły. I to też jest w porządku. Aby aktywnie uczestniczyć w naszych warsztatach, należy się do tego odpowiednio przygotować. Zakupić pewne elementy, pewne produkty, bądź też poszukać w domowych kontach. Macie na pewno mnóstwo rzeczy, które, słuchajcie, nawet nie wiecie, jak mogą Wam twórczo posłużyć w malarstwie intuicyjnym. Kiedy myślimy o malowaniu, najczęściej pierwszym skojarzeniem jest pędzel. Mamy tutaj mnóstwo rodzajów pędzli o różnych grubościach.
i o różnych kształtach. Takie pędzle można zakupić w plastycznych sklepach. Są to pędzle przede wszystkim do takiego naszego malowania z włókna sztucznego. One się najlepiej sprawdzają. Czyli tak, wiemy, pierwsze skojarzenie, pędzle. Ale w malarstwie intuicyjnym kładziemy duży nacisk na różne inne elementy, które mogą pomóc nam w nakładaniu farby. Iwona, tak skorzystasz z jakich elementów? Ja najbardziej lubię gąbki. Właśnie te gąbki. Drugą rzeczą, która mnie w moim malarstwie pochłonęła, to jest gąbka do makijażu. Elastyczna, miękka i wspaniała, uwierzcie mi. Świetnie się nią maluje. I co mamy z domowej kuchni? Zmywaczek, który też świetnie nadaje się do malowania intuicyjnego. Ale ty, wiem, że korzystasz zupełnie z innych rzeczy. Tak, korzystam ze zmywaków, gąbek, a i owszem, ale też ze specjalnych pędzli gąbkowych, które są na takich właśnie rączkach. Lubię również korzystać z wałków do malowania, takich malarskich, czyli można tacie, dziadkowi albo mamie gdzieś z warsztatu, ze skrzynek narzędziowych takie właśnie przedmioty wydobyć. Malujemy również dłońmi. I palcami. Palcami. Tak jak dzieciaki, to jest ten pierwszy ruch, pierwsza próba tworzenia. Dzieci intuicyjnie używają dłoni. Tak, lubią się taplać w farbie. Tak, lubią odbijać rączki. Zresztą my jako rodzice też niejednokrotnie zachowujemy sobie na pamiątkę odbitą dłoń naszego dziecka albo stópkę. Więc były pędzle, gąbki, zmywaki, wałki, mogą być również patyczki, na przykład takie do jedzenia sushi, czy też patyczki od szaszłyków. Ja na przykład też chętnie korzystam z takich już zużytych szczoteczek do zębów, które wspaniale nadają się właśnie do tworzenia wzorów, do nakrapiania. Zresztą będziemy pokazywać, w jaki sposób można tych przedmiotów używać. A malujemy? Malujemy farbami akrylowymi. Jeśli chodzi o farby akrylowe, to można byłoby im poświęcić pewnie cały odcinek, ale to nie o to chodzi. Mają bardzo dużo różnorodnych kolorów, są plastyczne, można tak powiedzieć, i świetnie się nadają właśnie do tego, żeby rozpocząć swoją zabawę malarską, bo bardzo szybko wysychają. W przeciwieństwie do farb olejnych, takich, które są raczej dedykowane dla specjalistów. Natomiast te dają efekt bardzo zbliżony do farb olejnych. Powiedziałaś o rodzajach farb akrylowych, więc i owszem, mamy takie, które dają tak zwany finish matowy, bądź też z połyskiem. Są farby metaliczne, złote, srebrne, brokatowe. Są farby, które dają strukturę. W ogóle akryl jest o tyle ciekawym medium, że jeżeli jest grubiej nałożona warstwa, to tak naprawdę tworzy trójwymiar na płótnie. Zgadza się. Więc używamy w tym malarstwie farb akrylowych głównie. To, co jest bardzo ważne, że farby akrylowe są farbami nietoksycznymi, więc jak malujemy z dziećmi, nawet jeżeli się zdarzy, że dziecko ma ochotę potestować, tak, spróbować smaku farby, bo na przykład ma taki piękny kolor, który się kojarzy z owocami, wyglądają po prostu te farby smakowicie, są pięknie nasycone, więc nawet jeżeli spróbuje, to nic złego się nie stanie. To jest jakby alternatywa bardziej profesjonalna. Farby akrylowe kupowane w sklepach dla plastyków. Ale jeszcze mamy taką ciekawostkę, słuchajcie, z owoców, warzyw, przypraw też możecie zrobić sobie domową farbę. Czyli jak nie ma farb akrylowych,
możecie pobawić się, ale to też kolejny byłby nasz odcinek, jak zrobić i przygotować farby z domowych produktów. Które to byłyby produkty do tego, żeby zrobić taką farbę? Kurkuma bądź curry na przykład, cynamon, można było wykorzystać sproszkowaną czekoladę bądź kakao, również natkę pietruszki, szczypiorek, czy też przepięknie barwiący na bordowo burak. To jest też wspaniała zabawa, tylko to jak mówię, to jest kolejny odcinek. Może będziemy taka mieć przestrzeń, aby to zrealizować. Tak, pokazujemy Wam możliwości tak zwane low-costowe, bądź też bezkosztowe, tak, przystąpienia do malowania. I ekologiczne. Bardzo ekologiczne. Bardzo ekologiczne. No tak, czyli już wiemy, czym malować, jakim produktem, a na czym? Znów, malarze malują głównie na płótnie. Płótno może być bawełniane bądź lniane, są różne składy, domieszki. Tutaj mamy kanwę bądź też podobrazie, czyli zaimpregnowane płótno bawełniane, naciągnięte na ramę. Ono już jest gotowe do tego, żeby kłaść farbę na nim. Takie płótno jest wyposażone w specjalne kliny. Te kliny służą do tego, żeby wzmocnić ramę, żeby ona się nie odkształcała. I naciągnąć lepiej bawełnę, która jest z przodu. Tak. Mhm. Natomiast przy mniejszych formatach nie ma konieczności korzystania z właśnie z tych kliników. Dobrze, a jakbyśmy nie mieli przestrzeni na to, żeby sobie zakupić takie płótno, to na czym byśmy mogły malować? Jeżeli nie mamy w domu płótna, bądź też nie zdążyliśmy kupić, możemy wykorzystać zwykły blok. Techniczny, żeby kartki nam się za bardzo nie odkształcały, tak? Czyli mamy blok, ale też możemy wykorzystać na przykład, i teraz uwaga, tekturę z kartonów. No to jest duża tektura. Wow, ale można byłoby po niej poszaleć. Tektura jest o tyle ciekawa, że ma swoją konkretną grubość, więc ona się, tak, strukturę, którą można bardzo ładnie pokazać, pokrywając farbą. Tak, ona może już stanowić gotowy wzór. A ponieważ lubimy ekologię i bardzo dbamy o środowisko, więc wykorzystujemy różne elementy, tak, różne te rzeczy pozornie niepotrzebne. W naszych warsztatach one mogą dostać nowe życie, być wykorzystane w taki sposób bardzo, bardzo szczególny. Czyli tekturę. Kiedy myślimy o malowaniu, to najczęściej widzimy paletę. Tutaj mamy taką mniejszą paletę, widać, że jest intensywnie wykorzystywana. Palet mamy wiele wielkości, kształtów, akurat tutaj lubimy tą wielkość, więc możemy farbę nakładać na paletę, ale jeżeli nie mamy palety, to możemy wykorzystać plastikowy pojemnik, w którym pewnie były wcześniej pierogi albo ciasto, i nie wyrzucamy tego, tylko to będzie nam świetnie służyło za paletę. Powiem więcej, tutaj ma brzegi, więc jak niechcący nam się troszeczkę więcej farby wyciśnie z tej kolorowej tubki, to nic się wielkiego nie stanie, bo nam się po prostu nie wyleje. Dokładnie. Wiemy już, czym malujemy, na czym malujemy. W takim razie teraz będzie króciutki instruktaż. Jak malujemy? Dokładnie. Dobrze. Zapraszamy. Przygotujcie sobie już te elementy, tak, żebyście mogli razem z nami podążać. I popróbować, bo w malarstwie intuicyjnym taką rzeczą, jedną z istotniejszych, jest pozwolenie sobie na próbowanie. Na to, na co mamy naprawdę ochotę. Dokładnie tak. Zapraszamy.
tak jak obiecałyśmy, pokażemy, jakie ślady pozostawiają różne rzeczy, które służą nam do malowania. Jeszcze bardzo, bardzo ważną rzeczą jest kubeczek z wodą. Ta woda, bo tych farb się nie rozcieńcza wodą, tylko ta woda nam tak naprawdę służy do tego, żeby zmieniać kolor na pędzelku. Żeby zmieniać kolor, bądź też, żeby zabezpieczyć pędzel, ponieważ farba akrylowa wysycha bardzo szybko, później jest trudno powrócić do stanu poprzedniego pędzla. Niejednokrotnie te pędzle, jeżeli zaschnie farba, nie nadają się już do użytku. Tak? Jakby nie mają już tych swoich pierwotnych właściwości. Więc przygotowujemy i jak widzicie, to też są odzyskane po innych produktach wcześniej używanych. Słuchaj Mariolka, bo ja już się nie mogę doczekać. Czyli naszym teraz zadaniem będzie pokazać Wam, jakie ślady zostawiają różne rzeczy. Intuicyjnie oczywiście wybieramy sobie kolory na te, na co dzisiaj mamy ochotę. Ja pójdę w zielony. O, taki. Ja jeszcze muszę niestety założyć sweterek, bo się bardzo często brudzę farbami. Serdecznie Wam dziękujemy za udział w pierwszym odcinku. Przygotujcie sobie materiały, aby czynnie uczestniczyć w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, że możecie przygotować się na dwa sposoby. Na przykład kupując potrzebne akcesoria pomocy w sklepie dla plastyków, bądź też wyszukując w domu rzeczy, które są pozornie niepotrzebne. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Mariola Pietryn-Ratyńska. Iwona Kalama. Do zobaczenia. Do zobaczenia.